Jesteś na miejscu. O, i jesteśmy na miejscu, właśnie jesteśmy w Wenecji Cieszyńskiej. Na początku nie zajarzyliśmy, że to już Wenecja Cieszyńska. O co chodzi z tą Wenecją? Ale nawigacja powiedziała, że jesteście na miejscu, także oto jest Wenecja Cieszyńska. Nie robi jakiegoś szału. Nie wiem, czy wszyscy macie takie samo zdanie jak ja. Także tak szczerze to nie ma tu co oglądać, jeśli chodzi o Wenecję Cieszyńską. Ale dalej jest zameczek. No, no może do kupienia jest ta nieruchomość, bo tak wygląda. Ale klimatyczna. Patrz, że ja mogłabym w takim miejscu mieszkać. No. Zobacz, parking, plac zabaw. Odnowić, odrestaurować własnymi rękoma. Ale popatrz, płytki są ładne ułożone w środku, więc może ktoś już to kupił i robi. Może. Wyobrażasz sobie taką kawiarnię tutaj? Super! Reklamowo jaki bajer. Patrzcie, i reklamować nad Cieszyńską Wenecją. Tam, na parkingu Ferdek by stał. Tam, dla mieszkańców może nie. A gdzie mam osiem? Zaraz ci ktoś w tyłu. Kultura pełna w koszu. Bardzo dziękuję. Taki tarasik sobie zrobić, wiesz. Podłogę szklaną. Żeby było rzekę widać. No. Ciekawe jak tam zapiwniczenie, czy to w ogóle mają zapiwniczenia, takie budynki. Myślę, że mają, ale to jest, wiesz, pewnie grubym kamieniem murowane. Miejsce miłe, natomiast specjalnie tu przyjeżdżać, zobaczyć Wenecję, to przy okazji, o, to tak. A tak specjalnie po nią? Nie. Idziemy. Czy zabrać ci jedno dziecko? Nie. Żebyś miał większy prześwit? Nie. Jak to sobie radzę? Na górze schodów jest tak. Tu mamy jakąś budkę. O, zobaczcie, jak sprytnie można wymienić książki. Jak macie jakieś stare, zamienić sobie. Bardzo ładna architektura. Przejdźmy troszkę dalej. Ciągle pod górkę. Więc cieszymy się, bo potem będzie z górki. Jak już nie będziemy mieli siły. I to jest miejsce, w którym powinniśmy się zatrzymać. Winiarnia u Czecha. Beczka wina. I doszliśmy do jakiejś części nowszej. Macie się za ręce. Architektura miejsca zachwyca, naprawdę bardzo ładne okolice. To jest jakaś kasa traktowa, nie? Może czy to nie jest kościół, który uczęliśmy? To jest jakiś kościół. Kościół, okno. Tam parkowaliśmy, no. Jajka tu święciłeś? Tak. Ja. 2 kilometry jest od kempingu dokładnie do Wenecji, tam Cieszyńskiej. Spacerkiem jakieś 40 minut z dziećmi. Poza tym jeszcze z godzinka dochodzenia tutaj. Idziemy w kierunku zamku. Pierw zwiedzimy sobie rynek, potem idziemy do zameczku, a tymczasem delektujemy się architekturą cieszyńską. Debatujemy właśnie nad tym hotelem, bo tak z zewnątrz wygląda jak opuszczony, na dole tylko przemysłowe jakieś restauracje, ale doszliśmy do wniosku, że w tych dwóch oknach, w których są zasłonięte rolety i powyżej też są jakieś kwiaty na parapecie, więc tak jakby cała część może była opuszczona, a tamte tylko mieszkania na rogu. Apartament cesarski, pierwsze piętro. Sprawdzimy w internecie i damy znać, czy tu w ogóle da się zakwaterować. Za mną widać teatr Adama Mickiewicza. Bardzo ładna budowla, a my kierujemy się w stronę zameczku. O, i widzimy wieżę. Tam za budynkiem się wyłoniła. Zobacz tam na górze góry. I doszliśmy prawie do zamku. Zdjęcia na tle magnolii już zrobiliśmy. Zobaczcie, drewniana podłoga. Mąż zwrócił uwagę. Nie podłoga, a droga w sumie. No, w takiej bramie.
pijalnia przyjemności. Oferuje prawdziwe herbaty z całego świata! Herbaty z całego świata! Co reklamowała ta pijalnia? Tylko 140. Już ci, kochanie, mówię. Pomnik Jana Kubisza. Ale nie staj, idziemy do góry. Chodź tam, zobacz, tam jest zamek. Tak, ale przejdźmy na barana, bo tak będzie wygodnie. A tutaj jest pomnik tego Kubisza. Zobaczymy, co tutaj jest. O, zejście. Wodę słychać, no. Takie nieużywane. No, to miejsce nas zainteresowało. W lato to musi być pięknie, kiedy wszystko kwitnie i kiedy można na tej trawce poleżeć, odpocząć. I teraz w kierunku wieży. Siedzi Jerzy na wieży i nie wierzy się, siedzi tak na Jerzy. Ta noga to dostanie, no nie? Nierówne kamienie i każdy kamień. Zrobimy bandę. A dzisiaj nieczynne? Nie, to 16 chwil. Nie, to 15, a nie. 17. Otóżnik sobie chwilkę odpocznie, bo nóżka go boli. Zaraz ci zrobię takie zdjęcie, co? 4, to jest 5. I tutaj macie atrakcje, jakie można zobaczyć. Jest tego troszeczkę. Kamyk, siedzisz czy idziesz tam z nami? No to chodź. Trzymam pieniądze, ale powoli. Powolutku, za rękę, nie potrafię, za rękę. Chodź tutaj, powodniczku. Chodź, Zuza, idziemy teraz tam. Ale piękne słońce wyszło. Zrobiła się nam pogoda. Chyba za wytrwałość, że tu doszliśmy. Co doszło? To dla męża. Tak. Podziękowanie. Wieczorem masaż stopy. Fatalnie chodzi. Jeszcze trzeba wrócić 2,5 km. No ale nie, jeszcze po asfalcie czy po chodniku to jest okej. Okay. Ta kostka brukowa i buty na cienkiej podeszwie powodują, że czuję każdy kamyk. Kamyk czuje kamyk. Kamyk czuje kamyk. Nie, trzymamy się. Jest. Nie, no nie bój się. Nie, nie ma szans. To zaraz. Idź, bo on na to weźmie. Tutaj chyba też jakieś schody. W dół. No, przywódź na naszym boku. Całe miasto jest. A widzisz ten zegar? No. Zegar tam widać, tak. Mamy chwilę odpoczynku. Zuzia od ciotki wyciąga ciastka. Kamek odpoczywa z nogą. Jak tam noga? Wieczorem będzie ją czuć. Na pewno. No, tyle chodzenia. Teraz trzeba wrócić. Mam nadzieję, że mój ortopeda tego nie ogląda. Ja też mam taką nadzieję. A jeśli ogląda, to wróciliśmy króciutko. Parę metrów raptem. Miało być blisko. Miało być chwila dwie. Jeszcze trzeba wrócić do RD, czy ci jakiego Ubera wzywać. Nie, no bez przesady. Cały gang. Nasz kamp. W Cieszynie. Tak jest. Zostawcie 1 000 000 łapek kule! No, i żeby mi nie było inaczej. 1 000 000 łapek w górę.
Wyszło nam słońce, dzieciaki się bawią, ale już się zbieramy stąd, bo trzeba dojść przed nocą do kempingu. Tak, drodzy Państwo? O, małżonek się nawet opala. Kamyczku, wstawaj. A może on już poszedł spać? A może już nie żyje? A nie, no to żyjesz, bo się odezwałeś. Dzieci, idziemy! Poczekaj. Poczekaj. Dobra. O, poczekaj. Kamil, bo biegnie! Oj, Duda. A ja... O matko! Zuzia, jesteś cała w pyłku od mlecza, ale się nawąchałaś. Ale się nam uda końcówka idziemy, spacerku. Idziemy. Takie słonko wyszło piękne. Idziemy, zostaw kwiatuszka, idziemy. Nie, idziemy, zostaw idziemy. Kwiatuszki już, bo masz cały nosek brudny. A tam widzimy Czechy. Zobaczyliśmy Górze Zamkowe, przespacerowaliśmy się pięknymi uliczkami cieszyńskimi. A teraz idziemy wzdłuż rzeki Olza do kempingu pod Czarnym Bodzianem. Mamy 30 minut drogi. Stąd. Ale za to spaceruje się w takiej pięknej okolicy. Nie ma co narzekać. Malowała młodzież szkoły sztuki i myślenia. Tam już są Czechy. Tutaj jest most pomiędzy Polską a Czechami. A tutaj jest nasza już polska strona. I z tej strony, w stronę Czech, billboardy po czesku. Namawiałam do zakupów sąsiadów. Ale cudowne jest to, jak można się bezproblemowo przedostać do innego państwa. Zobaczcie, ile daje nam Unia Europejska. Tak, trzeba było by paszporty, cudowanie, a tak możemy bezproblemowo chodzić między Polską a Czechami. O, nasza śpiewaczka. Nowy dzień na kempingu pod Czarnym Bocianem i znowu mamy słońce. Zobaczcie, jak sobie Zuzia radzi na hulajnodze. Mało co nóg nie pogubi. Wszyscy się budzą, pomału się składają. Widać, że pomalutku kończy się długi weekend. My też się stwierdziliśmy, że złożymy, zanim pójdzie jakiś deszcz, bo to nic teraz nie wiadomo. Podłoga nam schnie, ale pokażę Wam, jak po tym błocie wygląda. Sąsiedzi też suszą podłogę swoją. A, wiecie co? Od sąsiada dostaliśmy w prezencie taki gadżet, który nam pokazuje, ile mamy w butli gazu. I co tu wygląda? Zeszło nam 3/4 butli gdzieś. Na ten wyjazd? No. No to sporo. No ale chodziło cały czas o ogrzewanie. 4 dni ogrzewania i 3/4 butli. No to jest 8. 8, tak. Chcieliśmy przetestować na tym wyjeździe, jak to będzie się ten nasz gazbank sprawdzał. I chodzi normalnie, bezproblemowo. Sąsiadko, a ty co? No zaraz, jeszcze niech podeschnie. Sąsiadko, powiedz nam, wolisz bardziej pakowanie czy rozpakowywanie? Rozpakowywanie. Tak? Mhm. Szybsze? No pewnie. Pakowanie to wiesz, ja w sumie nie pakuję to. Tego nie odczuwam, a rozpakowywanie to chwilę moment. Tyle jedzenia już nie noszę z czwartego piętra. No tak. Do sklepu nie trzeba jechać. Nie zmierzam do tego.